Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Proponowana zmiana w ustawie polegająca na likwidacji powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, to jest podprowadzanie do centrali 95% środków, a pozostawianie w gestii starostów jedynie 5%, spowoduje praktycznie kres wszystkich prac z zakresu geodezji na szczeblu powiatu. A głównie na starostach spoczywa ciężar zbudowania katastru nieruchomości jako wiarygodnego systemu informacji o nieruchomościach. Ponadto dzięki środkom z FGZGiK powiaty mogą doposażać ośrodki dokumentacji w sprzęt komputerowy oraz inne niezbędne urządzenia jak skanery, plotery i tym podobnie, służące do sprawnej obsługi interesantów korzystających z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Bez środków funduszu praktycznie nie będzie można wykonywać zadań nałożonych na starostów z zakresu prawa geodezyjnego. Czy rząd zastanawiał się nad tym zagrożeniem przy proponowanych rozwiązaniach? I kolejne pytanie. Projekt ustawy o finansach publicznych zakłada również likwidację wszystkich gospodarstw pomocniczych. I w związku z tym pytanie, czy rząd planuje również zlecanie podmiotom prywatnym prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji rejestrów? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł...